Tak, wziąłem. Przeszliśmy odprawę bezpieczeństwa, mamy bilety i czekamy. Za mniej więcej godzinę 55 powinniśmy wylecieć do Paryża. Od godziny 8 nie spałem nic. Nous vous rappelons que les issues de secours doivent rester gagées de tout bagage, qu'il est interdit de... Please to relocate No, bo tu jest tranzyt. Gdzie jesteśmy? Na tranzycie. Ale w gdzie? Paryżu, w Paryżu jesteśmy, w Paryżu, stolicy Francji. Myślicie? Jak idąc tutaj, myślelibyście, że męska toaleta jest w którą stronę? W lewo czy w prawo? Wszyscy idą w lewo, mężczyźni, wszyscy idą w lewo, chociaż trzeba iść w prawo i zaraz w lewo. I ja sobie tutaj stoję. O tutaj i robię za tłumacza. Mężczyzna, gdzie mają mieć do bikę. Dzień dobry. Na lotnisku w Paryżu takie udogodnienia, że są za darmo, podkreślam, za darmo. Może nie stare, ale sygnowane na stare flipery. To się chyba nazywało, chociaż ja nie jestem ekspertem. Szkoda, że gałka jest zepsuta i nie da się tak naprawdę porządnie w to zagrać, bo można by tutaj kilka fajnych godzin spędzić. Tam w niedalekiej odległości mamy również na przykład konsolę PS4 z FIFką, gdzie też można by sobie zagrać. No ale FIFę mamy w domu na co dzień, tak więc zobaczymy. Jeszcze 3 godziny do lotu. Patrick Paul? Yes. Okay, thank you. Nie wiem, co to się wydarzyło. Piszczała mi bramka. Albo on zapytał, czy ja to Patrick Paul. Powiedziałem, że tak. On powiedział, a to dobra. To jestem. I idę.
Basia, jesteś przerażona? Nie. Mam dobre przeczucie. Ja też mam dobre przeczucie. Słuchajcie, wsiedliśmy do taksówki, bo tutaj o godzinie 18 już jest ciemno. Trochę nam zajęło wyjście z lotniska. 16.40 wylądowaliśmy. No ale w końcu ten długi 18 września dobiega końca. No i zobaczymy, czy uda nam się dotrzeć do naszego miejsca docelowego, czyli do naszego noclegu, bo było ciężko wytłumaczyć taksówkarzowi, gdzie tak naprawdę powinniśmy jechać, i wziął sobie numer telefonu do naszej pani, zadzwonił do niej i ona mu wytłumaczyła tak naprawdę, gdzie powinniśmy się udać. Mówię z nim przez chwilę i mówię, ciężko nam to zrozumieć i wytłumaczyć, na jaką ulicę mamy jechać, skoro ulice nie mają w ogóle nazw, tylko jakieś cyferki. Pokazuję mu te cyferki, on też za bardzo nie wiedział, gdzie powinniśmy jechać i tak naprawdę nie wiem, czy to wszystko będzie miało miejsce w San Jose, czy jednak w jakimś Zapotek, bo on powiedział, że to jest Zapotek, Parque Brasil, i to jest jedyny punkt, do którego się kierujemy. Szkoda, że nie udało nam się na lotnisku kupić kart do telefonu, bo to był cel na ten dzień przylotu, który dzisiaj widzieliście w takim mocnym skrócie. No ale trzeba przyznać, że ludzie są bardzo mili. Widzieliśmy pierwszą lepszą taksówkę, bo jesteśmy wycieńczeni i też nie chciało nam się szukać na pociemku, chodzić tutaj po mieście 18 km robić na nogach, też nie byłoby sensu. Dostaliśmy już ostrzeżenie, że nocą po San Jose to z kamerą w ręce lepiej nie chodzić. Oczywiście pura vida i te sprawy, no ale nocą w stolicy to może nie jest najlepszy pomysł. Więc widzimy się za chwilę, jak już odbierzemy swoją kwaterę. Gira a la derecha en Plaza 28. Luego gira a la izquierda en calle 21A. Es posible. Sí. Lo vamos a buscar. Sí, no, ella me dijo que aquí había un rótulo amarillo que decía hacia aquí el apartamento. Ah, vale, vale. Que la plaza está por ahí. Sí, 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 sí. Nie mamy. Masz sieć w ogóle jakąś? Ja nie mam. Nic nie mamy. Tu mamy? No tak powiedział. A zapukaj. Tu jest jakaś. Jest pod drutem kolczastym. Ja wiedziałam, że to jest wszystko pod drutem kolczastym. Jesteśmy w takim miejscu, że. No. Ciężko się. Idzie ktoś? Słuchajcie, udało się dotrzeć i skontaktować z panią. Połączyliśmy się z Wi-Fi, które było. A nie, no dobrze, dobrze, Paula, możesz się odzywać. Mogę się odzywać, jak no, oczywiście możesz. Więc podłączyliśmy się z jakimś otwartym Wi-Fi, na szczęście, na głównej ulicy, no znaczy na tej, na której tam staliśmy przedtem. I dzięki temu udało mi się zadzwonić do pani na WhatsAppie, bo tak jak mówiłem wcześniej, nie udało nam się kupić tych kart. Ale pani nam już wszystko super wytłumaczyła, gdzie wymienić pieniądze, gdzie kupić karty. Tutaj mamy galerię handlową niedaleko. No spędzimy tutaj nie za wiele czasu, bo jest godzina 18.57. Do 11 możemy tutaj być. Pewnie jutro też taki dzień organizacyjny, bo trzeba odebrać auto, wymienić te pieniądze, wiedzieć, gdzie jedziemy, bo pani się zapytała, gdzie jutro śpimy. Nie byliśmy w stanie nawet powiedzieć, w jakiej miejscowości, więc no, nie było to zbyt organizacyjnie dobrze wypowiedziane przez nas. A tak wyglądają pokoje. Tu jest jeden pokój, Paula ma dwa łóżka piętrowe. Jeszcze nie wiem, które wybiorę, ale jak mi się znudzi jedno w nocy, to przejdę na drugie. No pewnie. Tutaj mamy pralnię, więc nie ma problemu. No i mamy też łazienkę. Zawsze łazienką jest największy problem, żeby ją pokazać. Bo nic nie widać. No i kuchnia z salonem, można powiedzieć, dosyć dużym. Jest kawa, herbata, woda nalana w takim dzbanku, więc myślę, że fajnie jesteśmy ugoszczeni. To było bardzo tanie. Tani nocleg, jeden z tańszych, więc myślę, że można być zadowolony. Ja myślę, że ten nocleg kosztował mniej niż taksówka tutaj. No tak, no bo za taksówkę zapłaciliśmy $30. Pewnie dużo, no ale.
to zrobić. Okej, okay, myślę, że dzisiaj już kończymy, bo jesteśmy padnięci. Około 26 godzin trwała cała nasza podróż od wyjazdu zestawów monowskich aż do dotarcia tutaj. Do jutra.